Wyobraźcie sobie, że nie musicie stać w korkach jadąc do pracy. Nie musicie się ściskać w zatłoczonych wagonikach metra. Aby dojechać do supermarketu, nie musicie nawet wychodzić z domu. Wystarczy nacisnąć przycisk w windzie lub zejść po schodach, jeśli macie ochotę na taki wysiłek. Brzmi cudownie? Istnieje pewne miasto na Alasce, gdzie jego mieszkańcy mają wszystko w zasięgu ręki pod jednym dachem. To Whittier i chyba nie słyszeliście o dziwniejszym miejscu. Whittier położone jest na wybrzeżu Zatoki Księcia Williama na Alasce. Jego nazwa wzięła się od pobliskiego lodowca, a z kolei lodowiec został tak nazwany na cześć XIX-wiecznego poety Johna Greenleafa Whittiera. Czyżby dlatego, że pisał same białe wiersze? Dobra, nieważne. Cała populacja Whittier, czyli 220 osób, żyje w jednym wieżowcu. Serio, serio? Chociaż nie, jest jeden gość o imieniu Paul, który uważa się za wyjątkowego i woli mieszkać w pobliskim kamperze. Mieszkańcy nie tylko żyją w jednym budynku, ale także chodzą do pracy, szkoły i robią zakupy, przyciskając jedynie guzik w windzie. 14-piętrowy budynek nazywa się Baggage Towers i ma właściwie wszystko, czego wam potrzeba. Posterunek policji, dwa supermarkety, miejski urząd, plac zabaw, pralnie, pocztę i szpital. W piwnicy znajduje się nawet kościół. Mieszkańcy Baggage Towers mogą tygodniami nie wychodzić na dwór. Whittier jest odizolowany od reszty świata i funkcjonuje głównie dzięki zasobom naturalnym. Większość lokalsów para się rybołówstwem, co jest też ich głównym źródłem zarobku. W mieście nie ma transportu miejskiego i jest więcej łodzi niż samochodów. Życie tutaj mimo wszystko nie jest łatwe. Choć klimat jest łagodniejszy niż w głębszych partiach Alaski, bliskość oceanu sprawia, że zimy są bardzo śnieżne, a lata głównie deszczowe. Jeśli uda wam się przyjechać do Whittier w słoneczny, suchy dzień, to macie sporo szczęścia. Oprócz tego, z powodu otaczających je gór od listopada do lutego, nie dociera tam słońce. Miejscowi żartują, że jeśli ktoś tęskni za słońcem, zawsze może pojechać do Anchorage. Whittier jest odcięte od świata górami i jeziorem, a prowadzi do niego tylko jedna droga. To wąski tunel wydrążony w górze, wijący się między skałami i zamykany na noc. Ale nie jest aż tak źle. W Whittier praktycznie nie ma przestępczości, bo raczej trudno stąd uciec. Po prostu jest tam inaczej. To odizolowane i słabo zaludnione miejsce. Można wręcz powiedzieć, że raj dla introwertyków, którzy mogliby tu schować się przed światem i zatracić w naturze. Jednak mieszkańcy budynku tworzą bardzo otwartą i towarzyską społeczność. To chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie dosłownie żyjecie nad lub pod populacją całego miasta. Więc lepiej być miłym dla sąsiadów, bo pewnie nigdy się stąd nie ruszą. Obywatele przechadzają się po długich korytarzach w samych piżamach i czują się wśród sąsiadów bardzo komfortowo. Szczególnie, gdy nie ma turystów, a okoliczne sklepiki są pozamykane, czuć wyjątkowo przytulną atmosferę. W każdej chwili możecie pójść na pogawędkę na komisariat. Jeśli uczniowie mają problem z pracą domową, po prostu pukają do apartamentu nauczyciela. W końcu, mieszkając w tym samym budynku, może im pomóc odrabiać zadania, nie wychodząc z kuchni. Nie bez kozery, wszystkie najpotrzebniejsze usługi znajdują się pod jednym dachem. Podczas zimy Whittier pokryte jest 6-metrową warstwą śniegu. Jeśli nadal mielibyście ochotę na spacerek, wiatr, który wieje ze średnią prędkością 96 km na godzinę, szybko rozwieje wasze wątpliwości. Jest tak silny, że odstrasza nawet niedźwiedzie, a w okolicy Whittier jest ich całkiem sporo. To dlatego plac zabaw znajduje się w budynku. Znacie powiedzenie, nadciąga zima? Na pewno, jeśli oglądaliście Grę o Tron. George Martin, pisząc swoją książkę, prawdopodobnie inspirował się Whittier, gdzie zima to nie przelewki. Przygotowuje się do niej cała ludność miasta. Wszyscy mieszkańcy, w tym uczniowie, pracują w krytych ogrodach, by zebrać zapasy na ciężki sezon. Warzywa rosną pod specjalnymi lampami, dzięki czemu szybciej dojrzewają. Lato jest tu zbyt krótkie, by samodzielnie hodować warzywa, nawet w szklarniach. Zastanawiacie się pewnie, co w takim razie skłoniło ludzi do zamieszkania tutaj. No cóż, to nie do końca był ich wybór. Stali się mieszkańcami Whittier ze względu na historię jego powstania. Miasto zostało założone w 1943 roku, a jego lokalizację wybrano nie ze względu na wyjątkowe widoki, a naturalną izolację. Zbudowano je jako część systemu obronnego Armii Stanów Zjednoczonych, która chciała mieć bazę wojskową w miejscu odgrodzonym górami. Whittier świetnie się nadawało. Ponieważ zatoka nie zamarza w zimie, jest idealna dla dużych statków transportowych i marynarki wojennej. W
tamtym czasie można było się tu dostać jedynie drogą morską. Wojsko wykuło w jednej z gór 3-kilometrowy tunel, aby połączyć miasteczko z cywilizacją. Wybudowano kilka prostych domków dla pracowników portu. Buckner Building postawiono dla wojsk inżynierii. W pobliżu powstał 14-piętrowy barak dla żołnierzy, który był najwyższą konstrukcją na Alasce. Nazwano go Hodge Building, a później przemianowano na Begich Towers, na cześć alaskańskiego kongresmena Nicka Begicha, który zaginął w niewyjaśnionej katastrofie samolotu. Wieżowiec wybudowano według projektu inżyniera Antona Andersona 27 marca 1964 roku plany wojsk amerykańskich zostały pokrzyżowane przez wielkie trzęsienie alaskie, znane też jako trzęsienie wielkopiątkowe. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych i drugie najsilniejsze w historii świata o sile 9,2 stopni w skali Richtera. To tyle co 1200 bomb atomowych. W wyniku trzęsienia ziemi, które trwało prawie 5 minut, ogromne tsunami zmiotło z powierzchni ziemi nadbrzeżne miasta Valdez, Seward, Kodiak i Whittier. Valdez odbudowano w innym, bardziej stabilnym miejscu. Co do Whittier, jego port, baza naftowa i kolej zostały kompletnie zniszczone. Budynki Buckner i Begich Towers zostały poważnie uszkodzone. Po tej katastrofie wojsko opuściło Whittier, ale ludzie, którzy pomagali w budowaniu portu i miasteczka, pozostali. W 1969 roku Whittier oficjalnie przekazano mieszkańcom i nadano mu status miasta. Obecni mieszkańcy są potomkami żołnierzy i robotników, którzy żyli tu podczas budowy. Budynek Buckner został opuszczony i pozostaje taki do dzisiaj. Postanowiono go nie burzyć, ponieważ materiały użyte w jego konstrukcji pełne są azbestu. Kurz, który pojawiłby się po zburzeniu budynku, mógłby zagrozić okolicznym mieszkańcom, więc zwyczajnie zostawili go w spokoju. Wieżowiec Begich został przebudowany i dzisiaj stanowi centrum miejskiego życia. Niektórzy mieszkańcy Whittier jeżdżą do pracy do Anchorage, która znajduje się w odległości 105 km. Podróż powrotna przez tunel nie jest tania. Jeden przejazd to $15, a roczny bilet kosztuje $500. Część miejscowych pracuje w porcie, gdzie w lecie często cumują statki turystyczne. Jak większość nadmorskich miasteczek Alaski, Whittier jest znacznie bardziej zatłoczone latem. Okoliczne widoki są naprawdę wspaniałe. Miasteczko jest otoczone gęsto zalesionymi górami, wodospadami i lodowcami. Turyści przyjeżdżają tu, aby zobaczyć piękną przyrodę i doświadczyć przygód na morzu. To baza wypadowa dla rejsów, na których zobaczycie góry lodowe, wieloryby, lwy morskie, foki, wydry, morskie ptaki, niedźwiedzie polarne, jelenie i kozły śnieżne. Można tam również łowić głębinowo, jeśli macie na to ochotę. Ja łapię chorobę lokomocyjną i tyle z imprezy. Whittier szczyci się także kilkoma restauracjami nastawionymi głównie na turystów, m.in. chińskim bufetem. Ma nawet motel, zawsze zarezerwowany na wiele miesięcy do przodu. W Begich Towers jest 200 mieszkań, z czego w tej chwili połowa stoi pusta. Niektórzy lokatorzy wciąż mają tam mieszkania, ale przenieśli się gdzie indziej, na przykład do Anchorage. W końcu, co innego wybrać się na weekend, a co innego faktycznie tu żyć. Na nieruchomości w Whittier nie ma wielkiego popytu, a populacja kurczy się z każdym rokiem. Więc jeśli myślicie o odwiedzeniu Whittier, lepiej się pospieszcie, o ile nie chcecie zwiedzać miasta duchów. Teraz wasza kolej. Jak sądzicie, czy Whittier to idealne miejsce do życia, czy tylko dziwny zakątek na ziemi? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, dajcie nam łapkę w górę i podzielcie się z innymi. Ale chwilka, nie idźcie jeszcze ganiać za miszkami polarnymi, mamy dla was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie lewą lub prawą stronę filmiku. Klikniecie i oglądajcie dalej. Zostańcie po jasnej stronie życia.